Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World Przegląd Ford Lotus Cortina, którego widzicie tutaj. Jest to standardowa wersja, bo ogólnie ten samochód był produkowany w dwóch wersjach. Standardowa wersja, którą tu widzimy, posiada silnik 1.6, właściwie tak były produkowane z silnikiem 1.6, druga opcja była trochę mocniejsza. Osiągał prędkość 168 km na godzinę. Ja mam obecnie włożone tutaj części, jakieś tam części mam, bo mam go w klasie C i zaraz sobie je wyciągniemy. Ale o co mi chodzi? Osiągał prędkość 168 km na godzinę. Większość samochodów w Wordzie była robiona w ten sposób, że bez części samochody miały taką samą prędkość maksymalną jak w rzeczywistości. Ja to sprawdzę. Wątpię, żeby ten samochód miał właśnie taką prędkość. Wyjmę tą część i właśnie sobie zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Dwie części muszę wyciągnąć. To są części tak sklepowe, więc w ogóle mi tego nie żal. Chociaż trochę one kosztują, tak czy inaczej, gotówki mam mało. Więc tak, 168 km na godzinę. Rozpędzę się z nitrem, żeby było szybciej. Już proszę, zobaczcie sobie. 200 spokojnie tu osiągnę, a to jest dopiero czwórka, jeszcze piątka za chwilę się wbije. Także już widzimy, że ta teoria się nie potwierdziła. Więc wracając do samochodu. Standardowo były produkowane i miały 105 koni mechanicznych, więc nie był to jakiś specjalny koks, ale w Wordzie to jest koks, naprawdę. Ja się nie spodziewałem. Niektórzy z was mówili mi, że to jest dobry samochód, ale ja myślałem sobie, no kurde, to wygląda fatalnie. To nie ma ani żadnej aerodynamiki, jeszcze ma popsutą kierownicę, jak ja to nazywam, czyli ma po prostu kierownicę po prawej stronie. No jest masakra. Samochód powstawał, to jest ogólnie Lotus, powinien się na... Lotus? Nie, to jest Ford. Tak, ale powstawał przy współpracy z Lotusem. Tak to właśnie było. I dlatego ma taką śmieszną nazwę Ford Lotus Cortina. Cortina to nie mam pojęcia, co to znaczy, nieważne. W każdym razie, no, jest to naprawdę niezły wóz. Ja go miałem, mam go w klasie C. Przed chwilą miałem wymaksowanego, teraz już go nie wymaksuję, bo niestety wyciągnąłem te części. Bo chciałem koniecznie sprawdzić, czy rzeczywiście jest to prawdą. Takie małe pogromcy mitów podczas przeglądu. Chwileczkę, tu miałem silnik taki i miałem chyba zawieszenie jakieś tam. Czy będę dobrze myk. Więc tak, mamy tutaj mocne nitro. Jak to na Lotusa przystało, skręt jest tutaj boski. Naprawdę to jest, nie wiem, Lotus Exige. Może nie aż tak bardzo. Tutaj jest trochę ta podsterowność. Może to wynika z tego, że no mamy jednak tutaj taką sporą budę. Ale zobaczcie, no nie ma problemu tutaj naprawdę z żadnymi zakrętami. Dlaczego tak jest? Dlaczego samochody, które mają prawie zero aerodynamiki, nagle są takimi koksami? Zaraz wam na to pytanie odpowiem. Teraz wziąłem sobie losowe wyścigi i to zostało ostatnio zmienione, bo wcześniej wyszukiwało nam ucieczki drużynowe, a teraz to takie automatyczne wyszukiwanie znajduje nam od razu wyścigi. Pewnie będę miał tu jakiś koko, proszę bardzo, GT3, GTS znaczy się Carrera, ładnie, na pewno sobie poradzę. Znaczy jest to dobry samochód, no ale niestety, wow, takie koksy. Wracając do mojej myśli. Dlaczego jest tak, że takie samochody z taką budą, jakieś tam klasyki, nie wiadomo skąd mają takie zajebiste osiągi? Tutaj zabieg, myślę, że polegał na tym, aby zrównać większość samochodów do siebie, żeby każdy był mniej więcej miał podobne osiągi, żeby można było się nim pościgać, tak? Te klasyki są w większości przypadków dobre. No nie mówię tutaj o Pontiacu GTO, który po prostu nie rusza się z miejsca i skręca jak lotniskowiec, albo jeszcze gorzej. Na przykład, ale w przypadku tego klasyka, czy chociażby Toyota MR2, która po prostu jest najlepszym samochodem, wow, w kilku klasach, w klasie C, w klasie B i w klasie D nie można, no nie można chyba mieć D, C, D, D, no tak dobrze powiedziałem,
Także wow, a tutaj mamy koksa, który zajebiście skręca, ma mocne nitro, przyspiesza nie najlepiej. Powiem wam, że lepiej tutaj, zdecydowanie lepiej zresztą przyspiesza w klasie C, mówię oczywiście, Toyota MR2. No ale mocne nitro naprawdę ratuje tutaj sytuację i ten skręt, ten skręt jest lepszy niż ma Toyota MR2. No i tak jak mówiłem, jest to klasyk, kolejny z klasyków, który ma naprawdę, naprawdę potężne osiągi właśnie pod względem tego nitra i prowadzenia, dlatego jest to paradoksalnie jeden z najlepszych samochodów w tych niższych klasach i dedykowałbym go i proponowałbym go dla was właśnie dla klasy C. I zobaczcie, mam tutaj 468 punktów na statystyce ogólnej. W ogóle nie ukończyłem ostatni, to jest rekord świata. Pojedźmy sobie na klasówce w klasie C i zobaczmy, czy uda mi się w ogóle takimi osiągami coś działać. Jest to całkowicie stokowy samochód posiadający jedynie skille na nitro obecnie. Miałem wcześniej te części, ale wywaliłem, już ich nie mogę kupić. Kupiłem sobie ostatnio Porsche GT3 RS i nie mam w ogóle kasy, jak widzicie zresztą. Kurczę, jaka jest teraz klasówka? Ktoś mi powie. O, dziękuję bardzo. Savannah Street. Świetny wyścig dla tego samochodu. Mnóstwo ostrych, ciężkich zakrętów. Fajna trasa, bardzo ją lubię. Ale jest ciężka dla samochodu, który słabo się prowadzi. Jak właśnie ta S5, która przed chwilą wyszła i się wystraszyła. Czym mogli właściwie się jeszcze twórcy kierować? Tworząc ten samochód tak dobrze skręcający. On waży niecałą tonę, 950 kg ta wersja. I być może dlatego twórcy uznali, ej, skoro jest taki lekki, no to powinien zajebiście skręcać. O, i tak, tak też zróbmy, dajmy mu zajebisty skręt i będzie fajnie. No i tak po prostu Lotus Cortina. O, trochę bym się rozwalił. O, shit, sorry. Dobra, spróbujemy ponitrować. Mam trochę gorsze staty niż te koksy tutaj, więc jest ciężko. Tym bardziej, że nie poszło mi dobrze na tych serpentynkach. No i właśnie. Szkoda, że wyciągnąłem najpierw te części. Mogłem to na końcu sprawdzić. To byśmy pojeździli te wszystkie wyścigi sobie już na tych lepszych częściach, chociaż one i tak niewiele dają. Na pewno gorsze przyspieszenie jest tutaj, jak w RX8, która ma, jak wiecie, bardzo, bardzo dobre przyspieszenie, zarówno wersja 0.9, jak i ta nowsza bodajże. Nowsza jest chyba z 2012 albo 10 roku, 10 chyba jest, tak mi się wydaje. No i dobrze, Toyota uplasowała się na przedzie i zdaje się, że z tego miejsca nie zejdzie, ona ma cały... O, fakt, to było. God damn it! Co to było? Dobra, to ja też nitruję. Ej, są jakieś lagi. Zobaczcie na minimapkę, jak mi wszyscy skaczą. Cholera, coś się dzieje. Nie wiem, ja powinienem pojechać singla, obecnie mam coś lagi. No, to niestety moje lagi są. O, Jesus, gdzie ta Mazda pojechała, ale mnie zmyliła. Nic nie widzę przez tą noc. Dlaczego jak zawsze nagrywam w Wordzie jest noc? Ach, denerwuje mnie to. Kto mnie tu goni? Mazda oczywiście. Zobaczcie, nikt się nie ramuje, ja nie wiem, ja jestem w szoku. Ta gra się zmieniła coś, bardzo ostatnio. Nikt się nawet nie ramuje, to jest aż dziwne, znaczy miłe jak najbardziej. Teraz można dopiero sobie grać, spokojnie, w końcu. Po tylu latach. Są jakieś lagi, ale to teraz są związane z moim internetem, więc nie można się do tego absolutnie przyczepić. No, jestem w szoku. Fajna, miła sprawa. No i chyba nie ukończę sobie na ostatnim miejscu. O nie, nie dam ci, nie dam ci, nie dam ci. Aaaa! Ojej! Woo! Udało mi się ukończyć na trzeciej pozycji. No nie było łatwo, brakuje mi tutaj prędkości
i przyspieszenia. Zdecydowanie na prostych była masakra. Widzieliście, że ci z tyłu mnie doganiali i no, po prostu mogli mnie prześcignąć w praktycznie każdym momencie. Do czego bym dedykował Forda Lotusa Cortina? Do czego? Na pewno do wyścigów takich jak Savannah Street, z tego względu, że wy musicie go sobie trochę ulepszyć oczywiście, wymaksować w klasie C i nie wiem, może dać lepsze skille na Nitro. Naprawdę ten samochód będzie sobie radził dużo, dużo lepiej. Gwarantuję wam to. Właśnie, to może wam pokażę teraz, co tam słychać w garażu i w warsztacie do tuningu części wizualnych. Osiągi to już sobie patrzyliśmy. Mamy tutaj dostępne tylko i wyłącznie spoilery. Ze spoilerami wóz wygląda... Czy jest w ogóle jakiś spoiler, który by pasował do tego auta? Nie wydaje mi się. Każdy wygląda jak... Wiecie jak... Nie wygląda do... O, taki mógłbym dać. Kurde, byście mnie zlinczowali. Te felgi w ogóle nie pasują, ja wiem o tym, ja bym tu wpakował inne. No ale na razie mam takie. Dobrze, i teraz pokażę wam jeszcze aktualną cenę tego auta. Z tego co pamiętam, to chyba jakieś 4000 boostów. Powiem wam, czy w ogóle się opłaca za tyle boostów kupić. Tak. I teraz nie wiadomo pod jaką marką szukać, czy Ford, czy Lotus. 4200 boostów. Czy cię opłaca? Nie opłaca się. Najbardziej opłacającym się samochodem do klasy C jest niestety Toyota MR2. Muszę z bólem przyznać. Natomiast jeśli chcecie się wyróżniać, siedzieć po prawej stronie, mieć po prawej stronie kierownicę, jeździć klasykiem, to myślę, że Ford Lotus Cortina jest dla was. Jest to dobry skręt, mocny nitro, słabe przyspieszenie i nie najlepsza prędkość maksymalna, więc no cóż, musicie się zastanowić nad zakupem, czy rzeczywiście chcecie mieć taki wóz w garażu swoim. Tak? Tak. Tak wygląda moja wersja. Trochę sobie ją pomalowałem. Nie podoba mi się ten samochód osobiście, ale chciałem go przetestować, bo rzeczywiście jest niezły i można nim spokojnie wygrywać w C. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Piszcie, co myślicie o tym samochodzie. Piszcie, co. Jeśli macie już ten samochód, to piszcie o nim, jakie były wasze najfajniejsze momenty, czy wygrane. Bo jestem ciekawy, czy rzeczywiście wszyscy sobie dobrze w nim radzą. Może tylko mi tak wychodziło dobrze. To jest oczywiście moja subiektywna opinia na temat tego, jak samochód się prowadzi, czy tam jeździ, jakie ma przyspieszenie. Nie musicie tego brać, nie wiem, na poważnie czy coś. Natomiast staram się zawsze jakoś tak najbardziej odzwierciedlić to, jaki samochód jest w grze. Po prostu tak na czuja, powiedzmy. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.